Dzień dobry z kolorem. Zaprasza Marta Januszewska. Tyle, co wrócił z nadmorza. Ktoś, kto przekonuje, że 30 plus to niezwykle przyjemny wiek. Zobaczyć można go nie tylko na gdańskim Deptaku, ale i na scenie Kapitolu. Tomek Ciachorowski odwiedzi nas za moment w poranku kolorowym. Radio Kolor. Na 103 FM. 10 po 9, no to gości mamy. Tomek Ciachorowski, cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po wakacjach. Ale wróciłem bez opalenizny, bo pogoda była taka sobie. Byłem nad morzem 4 dni w Trójmieście, w Sopocie. Ja pochodzę z Gdańska, więc przy okazji był to pretekst, żeby odwiedzić rodziców i bliskich. Tak szczerze mówiąc, ja się trochę spodziewałam, że ty przyjdziesz do nas w koszulce. Kocham Turcję. Tak, tak, to widziałaś spektakl? Si. Rzeczywiście w Teatrze Kapitol już 25 lipca spektakl następnego dnia rano z moim udziałem, między innymi moim udziałem. Tam też jest o wakacjach. Ładnie. I właśnie Turcja. Riviera Turecka to miejsce, gdzie wspólnie z mamą i siostrą i szwagrem wybieramy się w podróż poślubną. Właściwie się zastanawiałam, czy od początku powinniśmy powiedzieć, że jesteś bratem, bo tak nie od razu pojawia się twój bohater przecież na scenie. To prawda, zaprosiłem rodziców na swój pierwszy spektakl i oni po pierwszym akcie zwątpili, czy ja w ogóle gram w tym spektaklu. Ale w końcu pojawiam się i okazuje się faktycznie, że jestem bratem, ale tu chyba specjalnie nie zdradzam żadnej tajemnicy. Rodzicom się podobało? Podobało się bardzo. Bawili się przede wszystkim, super się bawili i trochę poskąpili mi pochwał, ale to był mój pierwszy spektakl i mamy recenzja była najbardziej trafna, myślę. Powiedziała, wiesz co, ty tak bardzo chciałeś, bardzo się starałeś. Jak pójdziecie do Kapitolu w najbliższy piątek, a pójdziecie, bo bilety lada moment, no to się przekonacie, w jakiej formie Tomek. No dobra, ale to my teraz o tych wakacjach, czyli tak, pan to nie Turcja, a pan polskie morze. Zawsze w Polsce spędzasz wakacje, czy to tak w tym roku po prostu, żeby w rodzinnych stronach pobyć? Ja jestem z nadmorza, z nadzatoki, mówiąc precyzyjnie, z Gdańska. Przynajmniej raz w miesiącu staram się być w Gdańsku, a w okresie wakacyjnym, no korzystam z pogody, jeżeli taka akurat towarzyszy mi. Wykąpałem się w Bałtyku, co prawda trwało to pół minuty, chociaż woda była stosunkowo ciepła. No widzisz, no nie jestem specjalnie opalony. No strzaskany to nie jesteś. No nie jestem. W sierpniu pewnie jeszcze będę w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim. Dla mnie dobra sposobność i pretekst, żeby zobaczyć się z bliskimi, przyjaciółmi. No także z przyjaciółmi ze studiów, bo nie wiem, czy wiecie, nasz gość jest dyplomowanym oceanotechnikiem. Pojęcia nie mam, co to za cudo, więc o studiach między innymi za moment na 103 FM. Domyślam się, że jak chłopak z Gdańska, to ta oceano coś tam, to jakby wybór naturalny, oceanotechnika. Z czym to się je w ogóle? Rzeczywiście, zanim zdecydowałem się zdawać do szkoły aktorskiej, skończyłem oceanotechnik na Politechnice Gdańskiej. Dużo osób myli ten kierunek z oceanografią, co nie ma ze sobą nic wspólnego, niewiele wspólnego ma ze sobą te dwa kierunki. Oceanotechnika to w dużym uproszczeniu budowa statków. Ja akurat skończyłem specjalność maszyny, tak, nie pamiętam jak to było, ale to dotyczyło maszyn, siłowni okrętowych, silników spalinowych, turbin, napędów hydraulicznych, a oceanografia to bardziej chyba ma wspólnego coś z biologią. Ta oceanotechnika, potem szkoła teatralna, czyli to się wszystko okazuje, że pan taki młodzieniaszek to już nie jest, a zawsze myślałam, Tomek, że jesteś dużo młodszy niż jesteś. Pokolenie dzieci lat 80., krótko rzecz ujmując. Nie ukrywam tego, ja mówię wszędzie, że mam swoje lata, że skończyłem już 30 i przekroczyłem tę niechlubną smugę cienia. A no czemu niechlubną? Fajnie jest mieć 30. A fajnie. Jest. Właśnie, mi się też od razu lepiej zrobi. Fajnie, wiesz, ja też zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie z jakimś lękiem wkraczają w ten okres życia 30+, i zupełnie niepotrzebnie. Ja dużo bardziej lubię siebie, mam dystans do siebie, do świata, coraz większy. Nie mam takich uciśnienia jak kiedyś. Ja ostatnio przeczytałam taki artykuł o tym, że właśnie ludzie 30+, w tym przedziale, najchętniej by na przykład chcieli zmienić swoją pracę, albo żałują swoich decyzji edukacyjnych i gdyby to było możliwe, to na przykład by zmienili kierunek studiów. Oglądając się wstecz, może niekoniecznie podjąłbym te same decyzje dotyczące też swojej edukacji, swojej drogi zawodowej, ale chyba nie warto się nad tym zastanawiać i to brzmi banalnie, no ale trzeba patrzeć przed siebie. Ja się nie czuję na te 34 lata. Myślę, że wszystko przede mną, po prostu. Wszystko, co mnie ominęło do tej pory przynajmniej. To jak powiedziałeś o tej wizerunku siebie, to podobasz się sobie na tej scenie w Kapitolu, że wrócę do tego spektaklu? Podoba mi się ten bohater. Bohater, którego gram, Marcin, taki ekscentryk, który bez pruderii podchodzi do seksualności, do relacji damsko-męskich, męsko-męskich. Mam dużą frajdę z wcielania się w tę postać. Tomek Ciachorowski w kolorze, dzięki za wizytę. Dziękuję. No i mam wrażenie, że dużą frajdę będzie miał też ktoś, kto pójdzie zobaczyć, w jakiej formie na scenie Tomek Ciachorowski właśnie w najbliższy piątek, 25 lipca. Następnego dnia rano 622-6555. Czekam na telefon od ciebie.